Worek się rozprął z robotą. Przyleciało tyle, co... Więcej jak przez ostatnie 3 tygodnie. Na pewno więcej tego. I to na parapecie to wszystko może pan... Tyle praktycznie dzisiaj tego przyjąłem. Przez 3 tygodnie ostatnie tyle nie przyjąłem na pewno. I człowiek mój komory znowu ma. Dobrze, zobacz jak tam gwiazda. Powiem tak, że ja po prostu lubię i potrzebuję dobrych fachowców. Mieszkam niedaleko, ale powiem szczerze, że wcześniej nie trafiłam tutaj do pana. Dzień dobry. Stwierdziłem, że szkoda wyrzucać. No jasne. Panie Adamie, kolejny klient. Szczerze mówiąc, tam się nie spodziewał, że coś z tego wyjdzie. No. Przyjechałam specjalnie z Woli, żeby wesprzeć pana Adama? Tak. Tak, żeby wesprzeć pana Adama. Przeczytałam wiadomość na Facebooku, że to jest przedstawiciel właśnie wymierającego zawodu. No ja już tutaj pracuję prawie 40 lat w tym miejscu. Kiedyś, proszę pana, tych warsztatów było do czorta i ciut wokół, wszędzie zresztą. I roboty wszędzie było. Powyżej już, jak to się mówi. Właśnie powiedziałam panu, że powinien sobie otworzyć profil na Facebooku. Ale pan powiedział, że jest za stary. Coś powiem, dla mnie to jest czarna magia, odpowiem tak. To jest suszarka, która służy do podsuszenia kleju. Maszyna łatkowa. Do szycia łatek, do cerowania butów. Rzadki wynalazek. Widzi pan, tu ciągnie stopka. A tym jak sobie kręcę, to mogę, nie ruszając butem weźmy, szyć w koło. Proszę pana, to jest dobra rzecz. Ja nie traktuję tego jako charówę. Mnie nie zależy, żebym ja tu zarobił, Bóg wie ile. Tylko żeby starczyło na opłaty, żeby parę złotych zostało. Żeby nie dokładać do tego, żeby było zajęcie i kontakt z ludźmi. Wtedy dzień ucieka nie wiadomo kiedy. A jak się siedzi bezczynnie, to nie dla mnie ten numer. Ja bym nie wytrzymał nerwowo. Ciężki dzień dzisiaj był. Nie przypomina poprzednich wcale. Człowiek przyzwyczajony do pracy, dopokąd może, powinien coś robić. Każdy z nas. Jak zdrowie podupada, nie można, no to trudno się mówi, to nie można, ale dopokąd można, trzeba pracować. Przychodźcie więcej, będzie weselej. Cześć. Dajcie znać, czy wam się podobało, czy robić częściej takie filmy, bo powiem wam, że ja kocham, po prostu kocham nagrywać takie pozytywne sytuacje z internetu. W ogóle mam do was dwie prośby. Pierwsza prośba. Jak będziecie w centrum Warszawy, macie zepsute buty, idźcie do pana Adama, na pewno się ucieszy, nawet w ogóle z nim pogadać, bo on w ogóle cieszy się, że ktoś do niego przyjdzie i właśnie się uśmiechnie. I po drugie. Jak nie jesteście z Warszawy, to poszukajcie takich miejsc w waszym rodzinnym mieście. Takich lokali jest pełno. To są szewcy, szwacze i w ogóle takich jeszcze miejsc jest dużo więcej. Może jakiś zegarmistrz. Więc próbujmy znaleźć takie miejsca, bo ci ludzie się w ogóle cieszą, jak do nich przychodzimy i rozmawiamy. I tam w ogóle jest taka magia. Magia właśnie miejsca, magia człowieka. No, spróbujcie. Będę wam wdzięczny. I w ogóle powiem wam, że pan Adam też się troszeczkę żalił, że nie ma szyldu przed kamienicą, która reklamuje jego warsztat, bo właściciel posesji zażyczył sobie no, dość dużej kasy. Była informacja na filarze, jak się wchodzi od Placu Konstytucji. Pracownika letniczej jest, mojej już nie ma. Za napis naprawa obuwia w podwórzu poczytano, że to jest reklama i kazano za to płacić. I pan Adam nie ma na szyld, ale tutaj właśnie ja chcę pomóc. I dam panu Adamowi hajs na porządny szyld przed lokalem. A dokładnie ja nie daję, tylko moi patroni. Bo mam Patronite'a, już tam jest kilka fantastycznych osób, dokładnie kilkanaście. I to są producenci życia. Kto mnie wspiera na Patronite'ie jest nazwany producentem życia. I właśnie hajs od producentów życia idzie dla pana Adama na porządny szyld. Już wymieniam te osoby.
Producentami życia są Elżbieta Kuminarczyk, Maria Kościsz, Mateusz Tarasiuk. Dziękuję. Piotr Ambroziak fotografii, Krzysztof Ostanówko z kanału Krwawy Krzysztof, Maciej Bochusz, Jan Dobrosielski, Karol Rybaczuk, Kamil Albrewczyński i Paweł Jędruszek. Dziękuję. Aleksandra Gontarz, Dominika Sopkiewicz, Łukasz Mackiewicz, Daria Gałek, Olga Bojanowska, Sara Chrapek, Wojciech Ostaszewski i Asia Trianowska. Dziękuję wam bardzo. Kocham was, producenci życia. Dajcie buziaka. Wasz hajs idzie na porządny szyld przed kamienicą, który będzie reklamował lokal pana Adama. To tyle. Dbajcie o siebie i reżyserujmy życie jak najlepiej. Pa, pa.